Mam tutaj naprawdę zabytek. Zifona HSV900. Kupiłem go od znajomka, który znalazł taki wzmacniacz w garażu po swoim ojcu. I wiecie co? On włączył go do sieci. Naprawdę sprawdził, jak gra. I gra. Ja tego robić tymczasowo nie będę. Ponieważ chciałbym go przejrzeć. Wpierw sprawdzić kondycję kondensatorów, a potem dopiero się zastanawiać nad włączeniem tego, ponieważ to urządzenie starsze ode mnie. To jest z 70. Jest na tranzystorach germanowych. To jest takie archiwum, że musiałem pobierać z radiomuzeum serwisówkę, znaczy schemat, bo serwisówki nie ma. Było to także z jakimś radioodbiornikiem Rima, czy jakoś takoś. I co ciekawe, ten wzmacniacz był także produkowany w Polsce na podstawie jakiejś tam umowy z Foniką i WS-309. Powiem wam później, jak usiądę do komputera, jak to się tam nazywało. Także ten wzmacniacz po obu stronach Odry był produkowany. Zifona HSV900. Tak to się nazywa. Dobrze, no trzeba to obejrzeć. No, przodek wam już zaprezentowałem. No niestety politura, czy jak to tam nazwać, jest w katastrofalnym stanie. Ja bym bardzo chciał mieć w lepszym stanie niż mój stół, ale nie wszystko można dostać. To odpada po prostu, jak widzicie tutaj. Trzeba te ubytki pouzupełniać, całość przeszlifować, żeby pozbyć się tych wstrętnych rys. Całe szczęście tego drewna na wierzchu jest około milimetr. Teraz widać. Także jest to szlifować. Też trzeba uważać, żeby ten ładny opis się nie zniszczył. Nawet parametry podano wejściowe i wyjściowe, 2x6 W. Ponoć to pracuje na dwóch rodzajach napięć. Tam jest na dole przełącznik. I podano nawet parametry bezpieczników, to trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście są. No i ten wzmacniacz występuje u mnie na warsztacie pod marką RFT. I tak, szczerze powiedziawszy, gdybyście mieli gdzieś okazję kupić coś od RFT, to nie ma co wybrzydzać. Oni robili fajne wzmacniacze. Dla zwykłego zjadacza chleba, o, tak to powiedzmy. Ale też mieli urządzenia dosyć udane, także jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak dawniej robiono porządne wzmacniacze, to może się zainteresować tym. Tanbergiem może się zainteresować, Telefunkenem. To są, Basfem, to są dobre urządzenia. Na dole oczywiście gniazda DIN. Tego przerabiać nie będę. Ten wzmacniacz chciałem sobie zostawić jako wzmacniacz grający z komputerem moim. A dlaczego? Naprawdę czasami... tutaj też jest jakieś gniazdo. Do czego to ono jest? Nie mam pojęcia. Dobra, wróćmy. Czasami mam potrzebę obejrzenia jakiegoś filmu bez uruchamiania całego zestawu stereo, bo chcę siedzieć przy biurku i nie wiem, posłuchać Technomana, o czym opowiada, i muszę wtedy tym krzesłem do tyłu odjechać, żeby mieć w miarę dobry odsłuch. Kolumny stoją mi po lewej i prawej stronie w linii z monitorem. A tak zrobię sobie małe zestawy głośnikowe na Audaxach. Zaraz wam je pokażę. Na tych. To jest głośnik z areożelową membraną. Kiedyś je używałem, ale znudziło mi się brzmienie tego areożelu. Bez subwoofera to w obudowie małej będzie od jakichś 60-80 Hz pracowało. To nie jest zwykły głośniczek. Do takiego odsłuchu programu, który reprezentuje reduktor szumu, Techmon, Hi-Fi Surgery, krótki odsłuch lepszy jest niż głośniki z laptopa.
I ten wzmacniaczek może mi popracować. A to jest brzuszek tego urządzenia. Tutaj mamy takie śruby. Gałeczki oczywiście też są mocowane na śruby. Pewnie potencjometry będą do wyczyszczenia, przełączniki. Także ja się cieszę z zakupu z tego urządzenia. To jest tranzystora germanowych. Ja lubię brzmienie tranzystorów germanowych. Szkoda tylko, że te tranzystory są takie słabe i nie wytrzymują wysokich temperatur. Stąd też takie małe moce tych wzmacniaczy na germanowcach. Możecie się uważnie przyjrzeć temu, co znalazłem w sieci na temat tego wzmacniacza. Jeżeli interesują Was szczegóły, proponuję wcisnąć stop klatkę i zapoznać się ze szczegółami. Tu macie dedykowany gramofon. Są dwie sztuki, wszystkie z kładką krystaliczną, dedykowany tuner, który także był robiony w Polsce. Taki jest widok całego zestawu. Tutaj mamy głośniki, które zostały użyte w zespołach głośnikowych. Tranzystory, które występują w tym wzmacniaczu, są to tranzystory krzemowe i tranzystory germanowe sterujące i końcówka, która jest zrobiona na GD. Zdaje się, że to było tak 170. Schemat ogólny tego urządzenia, no i wersja polska. Fonica robiła ten wzmacniacz, tak jak mówiłem, stop klatka, możecie przeczytać sobie szczegóły. A tutaj macie zdjęcie z garażu od kolegi. Taki ładny ekran jest w środku, ochraniający tą sekcję. Co bardzo ciekawe, wszystkie przełączniki są niezależne. Czyli chcąc włączyć taśmę, gramofon albo tuner, no trzeba po prostu wcisnąć jeden z tych przycisków albo zwolnić, gdy chcemy słuchać czegoś innego. Mono i włącznik sieciowy. Nie powiedziałbym, żeby to było jakoś mocno sfatygowane. Tu mamy potencjometry. Nie widać śladów korozji. Tak kiedyś montowano. Dobrej jakości są tutaj oporniki, mimo że węglówki. Odpowiedniej mocy i kondensatory. O. Gdzie teraz znaleźć takie osiowe kondensatory w razie podmianki? Druga ciekawostka. Prostownik selenowy. I transformator zasilający plus do tego kondensator wkręcany na śruby. Gdyby taki kondensator był zepsuty, no to trzeba stosować pewien myk. Po prostu zdjąć puszkę, do środka wsadzić zwykły elektrolit, który mamy dzisiaj dostępny, na przykład Snap-In, oblać to tam klejem, umiejscowić i złożyć tę obudowę. I taki kondensator możemy w tym momencie zastosować. Naprawdę nie ma sensu szukać jakichś oryginalnych, przykręcanych kondensatorów, bo ten sprzęt nie jest tyle wart, żeby takie zabiegi robić. I powiem Wam, że dzięki temu, że on był zamknięty od góry obudową drewnianą, warstwa kurzu jest znikoma. A jak to się chłodziło? No po prostu cała ta subchassis jest wykonana z metalu. Te tranzystory nawet mają swoje własne numery. No proszę, jest wykonana z metalu i oddawała ciepło w stopniu wystarczającym, bo to ma tylko 6 W. Naprawdę fajna rzecz. Trochę siarczków na tych elementach przełączających tutaj na gniazdach, to do wyczyszczenia, trochę korozji, bo to w garażu leżało. I to tajemnicze gniazdo, które mnie tu zastanowiło na boku, nic nie robi. Może to było zdalne wyzwalanie w jakimś z modeli, wersji, trudno mi powiedzieć. W każdym razie bardzo mi się podoba ten wzmacniacz. Bardzo. Przypomina mi moje dzieciństwo, jak rozbierałem DSP-301. Taki radioodbiornik. Oczywiście tam nie było germanowców, tak jak tu widzicie. Tranzystory germanowe firmy Tesla. Ale z tranzystorami germanowymi od dzieciaka miałem do czynienia. Tam się bawiłem. Od ojca dostałem TG50.
TG5. Ale z czasem wszystko poszło do kosza. Wszystko poszło do kosza, bo przestałem się interesować elektroniką na pewien czas, bo pracowałem jako handlowiec. Nie trzeba było zrobić porządek w moim mieszkaniu. Niestety, warunki mieszkaniowe nie zawsze pozwalają uprawiać hobby. No ale teraz mam zupełnie inną sytuację, więc mogę z powrotem bawić się w swoje hobby. To jest kapitalne rozwiązanie serwisowe. Tutaj mamy jakieś uchwyty. Możemy sobie płytkę podnieść, zdjąć tą przesłonę. No ale ma to też wady z powodu. To są właśnie te wady. Kabelki, druciki i inne podobne rzeczy. Na wyjściu mamy C122. Jest ono wartości 1000 mikro na 25 V. No i co by tu powiedzieć? 1000 mikro plus 20% to by było 1200 mikro. Niestety trzeba ten kondensator wymienić, bo utracił już pojemność. Jest zawyżona dużo. Chyba że ma to plus minus 30% albo plus 50%, a minus 20%. W zależności od tego, jaką dokładność mają te kondensatory. Trzeba sprawdzić ten drugi i zobaczyć, czy to ma tak samo. Bo może się okazać, że urządzenie pomimo swoich lat jest w doskonałej kondycji. Wystarczy tylko wyczyścić. To będę wtedy zaskoczony. No i drugi. Ten sam. Tylko że z drugiego kanału tam. Mila prawdy. 1238 ESR 3,8. No mówię, ten ESR może być spowodowany tym przewodem tutaj. Tym tutaj, który używam do pomiaru. Może ja bym zastosował coś grubszego. A zastosujmy coś grubszego. Zobaczymy. Przylutowałem grubszy przewód. Zamiast tego. I co nam powie miernik? No 0,48, 1200 w granicach tolerancji. Załóżmy, że tolerancja tych kondensatorów jest tak jak w przypadku polskich kondensatorów, czyli na plusie może być dosyć sporo, a na minusie mniej, na przykład 20% minus plus 30-35%. Prawda? Dla mnie, gdybym ten sprzęt był droższy, większą wartość przedstawiał, dla mnie miałoby to sens, żeby powymieniać te kondensatory. A tak, proszę Państwa, to jest 1000, nie wiem, nie ma tutaj daty. To jest kondensator z lat 70. Nie mam daty, a szkoda, może znajdę gdzie indziej, to Wam pokażę. Jak widzicie, mamy na wejściu stopień oporowy, sprzężenie pojemnościowe. Na wejściu też jest sprzężenie pojemnościowe. Ma to chronić wejście przed składową stałą, bo jest to układ niesymetryczny. Następnie mamy ptasi ogon, backsandal, czyli pasywną regulację barwy dźwięku. Następnie mamy znowu wzmacniacz dwustopniowy, który nie jest sprzężony bezpośrednio, bo tutaj widzicie, że jest kondensator. I zwróćcie uwagę, że w tym kanale jest zwykły rezystor, a tutaj mamy rezystor regulowany. Chodzi o wyrównanie charakterystyki lewego i prawego kanału. To tak na marginesie. Tu następny kondensator sprzęgający. Także i ostatni kondensator sprzęgający tutaj. Wierzę w to, że w tej sifonie jest to policzone prawidłowo. W związku z tym kondensatory, które chciałem wymienić, założyłem sobie 25% odstępstwa od wartości nominalnej. A dlaczego? Bo nie jest to high-endowy system, nie jest to high-endowy wzmacniacz. To jest zwykłe hi-fi, chociaż nawet trudno powiedzieć, czy hi-fi. Będzie to grało z głośnikami, które będą przynosiły ograniczone pasmo, bo 60 Hz, może 70 nawet Hz. Ma to tylko służyć do odtwarzania głównie speakerów programów YouTube'owych. Nie oczekuję tutaj trzęsienia ziemi przy korzystaniu z tego wzmacniacza, więc odpowiednie wartości
zakupiłem i wymienię. Niektóre zostawię, na przykład ten kondensator zostawię, mimo że odchyłka jest prawie 22%. A dlaczego jest ważne odpowiednie policzenie kondensatora sprzęgającego? Ano dlatego, że mamy oprócz zniekształceń fazowych ograniczenie pasma częstotliwości od dołu. Jest to związane z pojemnością, jak i reaktancją kondensatora ograniczenie pasma od góry. Także tu w zakres może już wchodzić tego ograniczenia rezystancja szeregowa ESR, chociaż przy tych częstotliwościach akustycznych no nie za bardzo. Jak widzicie, wzory są dosyć skomplikowane, bo korzystamy z domeny postaci zespolonej, także ważny jest pojemność kondensatora. Najlepiej, żeby była taka, jaką nam schemat mówi. Tutaj mam odlutowane od zasilacza 5000 mikro na 35 V. 5000 mikro na 35 V ma 6000 mikro. No ale nie jest źle. Zależy jeszcze od tego, jaką tolerancję ma ten kondensator. Więc myślę, że spokojnie może tutaj zostać. Zwłaszcza, że to jest niewielka moc wzmacniacza. I ten ESR troszeczkę ciuteńniek za duży byłby dla niego. Ale nie wiemy, jaki ESR miał oryginalnie ten kondensator. Więc spokojnie mogę go tu zostawić. Wszystkie elektrolity są jednego producenta, to jest ten zasilacza. Ten napis na dole Pol Am Gehause minus oznacza polaryzację minus na obudowie. I dlaczego ja w ogóle wam pokazuję badanie tych kondensatorów we wzmacniaczu z lat 70. początku, czy tam może nawet wcześniejszych? Ponieważ spotkałem się z opiniami, czytając komentarze wielu użytkowników YouTube'a, że 40-letnie kondensatory absolutnie wymieniać, elektrolity, że będzie zwarcie. Wszystko zależy od producenta, moi drodzy. Naprawdę trzeba kondensator sprawdzić przed wymianą, a potem dopiero podjąć decyzję o jego wymianie. C116, 50 mikron, 25 V. Niestety, moja radość z powodu kondensatorów była przedwczesna. C116. Tutaj mamy wyjątkowy spadek pojemności. 50 mikro, 10% to jest 5 mikro, 20% to jest 10 mikro, no, w związku z czym taki kondensator trzeba wymienić. To jest kondensator międzystopniowy. Od jego wartości zależy pasmo przenoszonych częstotliwości. No jak widać, wymontowałem jeden kanał kondensatorów. Muszę przy okazji stwierdzić, że strasznie śmierdzi płytka fajkami. Po prostu aż niedobrze się robi podczas lutowania. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym. I tak, C107 po nim 10 mikro, ma 16, 1,2 ohma ESR. To nie będę czytał, widzicie to na ekranie. Tak jak widać, 20% gdybyśmy założyli tolerancji, to niektóre kondensatory mogłyby zostać. A niektóre mają bardzo mocno zawyżoną pojemność. Na przykład C116 zaniżoną. Gdybym kierował się zasadą plus minus 20% dla sprzętu powszechnego użytku, to musiałbym wymienić podkreślone kondensatory. Za wyjątkiem 208, bo on jest jednak w normie. No i oczywiście musiałbym wyrzucić tego, bo ten jest lekko wylany. Jest to 221. No i faktycznie też poza tolerancją. Ale pamiętajmy, że jest to produkt z lat 60. i tolerancja na kondensatory elektrolityczne w tamtym czasie nie była plus minus 20%, tylko plus 50%, minus 20%. Na DDR-owskie, bo to są DDR-owskie kondensatory. Wiem, bo dotarłem do jakichś dokumentów o
L2. Ktoś przerobił układ. No, nawet jeszcze polski rezystor tu jest i on idzie pod wejście jakieś tam, a drugie wejście jest tu. Można się sprawdzić to, dlaczego tak dziwnie zostało to tutaj zrobione i poprawić do schematu. No, ale wracając do kondensatorów. I gdybym kierował się tym, to zostawiłbym wszystkie. Za wyjątkiem tego, bo ten wylany. Jejku, jak to śmierdzi. Naprawdę nie palcie papierosy w pomieszczeniu odsłuchowym. Przecież ja tu zaraz umrę od tego smrodu. Zaraz to będę musiał wymontować to i zanieść to do mycia. Bo nie da się wytrzymać. Naprawdę nie da się pracować z czymś takim. Ten żółty nalot tutaj. To wszystko. To jest dym. Dobrze. Czyli kondensatory. Zostawię C108, C109, 208, 209, a resztę wymienię. Bo te są w normie, a resztę w tolerancji, a reszta jest poza tolerancją. No, czyli będę musiał kupić trochę kondensatorów, bo kieruję się tą zasadą, a nie tą zasadą. I też chcę, żeby to urządzenie miało nieco lepszy dźwięk, ponieważ lubię brzmienie tranzystorów germanowych i chciałbym, żeby, jak widzicie, elektrolit w sprzężeniu zwiera przebiegi zmienne. Tu elektrolit separujący musi mieć odpowiednią pojemność, nie może mieć zawyżoną ani zaniżoną. Dalej, tu mamy elektrolit między stopniami, tu mamy elektrolit w sprzężeniu. Wolałbym, żeby to jednak, tu mamy separujący, te elektrolity akurat można by nawet zostawić, te 500 mikro. Bo to jest 667 mikro, 728 mikro, ESR nie jest za wysoki dla tych kondensatorów. Tu 600 nawet, no, tu widzicie, tego mógłbym zostawić, 600 mikro, 558 mikro. Chociaż mogę zrobić tak, że te dwa zostawię i założę je jako C219 i 119, a no C220 kupię. Tak mogę zrobić. No ale wracając do tego schematu, istotne jest dla mnie bardziej długożywotność tego urządzenia już w tym momencie. No i te kondensatory na wyjściu trzeba wymienić, bo one są jedne z ważniejszych tych w tym układzie. Ta Elwa z tym rezystorem, ten cały układ tutaj, on był podłączony do plusa napięcia zasilania i na czwórkę gniazda DIN w tunerze. Najprawdopodobniej było to wyprowadzenie zasilania do jakiegoś zewnętrznego urządzenia, a może to był tak zwany trigger, czyli wyzwalanie. Włączając wzmacniacz, mieliśmy włączanie tunera radiowego. Ciekawe, no ktoś już kiedyś myślał nad tym, ale zlikwidowałem to połączenie, bo mi jest niepotrzebne. Sprawdźmy sobie jeszcze bezpieczniki. Tutaj mamy 315 mA, tutaj mamy 2 ampery. Zgadza się, zgadza. A dalej. Odwrotnie. Nie wiem, czy to zobaczycie, pewnie nie zobaczycie, bo to ciężko ostrzy. 800 mA do śmieci. Znaczy, nie do śmieci, tylko wiadomo, do pudełka, do koszyczka, duszyczka. A tutaj mamy, o, tu mamy napisane 2,5 ampera. Nie? Przepraszam. Ciężko się zdecydować, bo starty jest z rurki. Niby wygląda na 2,5 ampera, może być to 2 ampery. 2 ampery. No, czyli ten zostaje. Ale 800 mili zamiast 300, no to transformator by poleciał. I to z tej strony. Dobrze. 2 ampery. A tutaj 300. Jak nie macie pewności, jaki macie bezpiecznik, czy to jest 2,5 czy 2 ampery, wymienić, po co
psuć urządzenie. Dobra, przerwa na kawę. Muszę jeszcze sprawdzić te kondensatory papierowe. Po prostu zapomniałem je wymontować przed myciem. Mam nadzieję, że nic się im nie zdarzyło. A jak nie, to po prostu poszukam gdzieś tam w zapasach 100 nano. No i tak jak się spodziewałem, ten C106, czyli 0,1 mikrofarada, no jest zepsuty. To jest mój błąd, przyznaję się. Powinienem wymontować przed umyciem ten kondensator, ponieważ do środka dostała się woda. Ale się nie przejmuję, przecież mam tutaj tyle kondensatorów. A że papierowy tutaj był, ja generalnie nie lubię papierowych kondensatorów, wymieniam je, jeżeli jest taka możliwość. Możemy tutaj zastosować jakiejś wyższej klasy kondensator, jak widzicie niestety, zresztą widać, jest mokry. Drugiego też muszę wymienić. Tak sprawdzam wszystko sobie, i rezystory, i kondensatory, i tranzystory, i odkryłem coś takiego. Remix. Nasze stereofleksy Milfexu były nieco lepiej wykonane. Przynajmniej te boki były zalane. I powietrze się nie dostawało do środka, zmieniając parametry kondensatora. To nie jest dobry kondensator. Zamienimy je na MKP, bo to jest regulator barwy dźwięku. I też rzecz osobliwa na schemacie jest 22 nano zamiast 47. Bo to jest ten do sopranu, potencjometr sopranu podłączony z tej strony, ale z tej strony jest 4 nano 7, więc rozsądne się wydaje, że tutaj powinno być 47 nano. Musimy to policzyć, ale tak z reguły bywa. To ma być 22 nano. I kondensator nie jest wilgotny, no bo jest cały zalany, jak widzicie. Z jednej i z drugiej strony po prostu stracił swoją pojemność. Komeg. Teraz muszę poszukać 220 nano. Żeby mi ta barwa chodziła odpowiednio. Te dwa są już śmieciami. No szkoda, takie ładne były. Niemieckie. Te kondensatory jak wyschną, oczywiście będą sprawne. Tyle, że ja nie chcę mieć uzależnionej pojemności od czynników klimatycznych. W związku z czym wymieniam te kondensatory. Mam tu dwa ładne rosyjskie o tej samej pojemności zmierzonej. Tutaj też mam MKP zmierzone 22 nano, 21 nano dokładnie. 219 tu i tu. Tutaj mam 97. Tu mam 101, więc jest dobrze. Jeszcze muszę pouzupełniać resztę. C213 teraz będę lutował. Nie znalazłem kondensatorów osiowych na 10 V 100 mikron, dlatego C221 i 121 te wiszaje. Dobrze mówię, że to są wiszaje? Nie, niższej klony zastosuję. I tutaj jest dziurka wywiercona już przeze mnie w tym miejscu. I znowu ostrości nie złapał. No teraz łapię, dobra. I powiem wam szczerze, że ta solder maska jest porządna, ta miedź jest bardzo porządna i chciałbym, żeby dzisiejsze produkty high-endowe były wykonywane z taką jakością jak ta prosta cifona. Kondensator już trochę wysechł. Jak widzicie, jego pojemność to 33 nanofarady. A powinien mieć 22, to jest ten, który mi zamógł, a już jest wysuszony. Te dwa kondensatory zostawię, bo są w dobrej kondycji. Tutaj już wstawiłem w taki sposób jeden z kondensatorów. Temu otworki zrobiłem, bo masa jest bardzo rozległa tutaj w tym miejscu. I tak szczerze powiedziawszy, nie musiałbym tutaj stawiać tych osiowych. Ja bym odpowiednio małe zastosował. No ale już zamówiłem, więc nie będę się na tym rozwodził. To potem będzie trzeba poprawić tutaj to co tu widzicie, bo będę jeszcze rozbierał potencjometry, więc te kondensatory tak wiszą, żebym pamiętał o ich przylutowaniu. Oczywiście co chwilę odrywa mi się jakiś przewodzik tu na dole z powodu ruchów płytką tam i nazad, no ale to jest prosta konstrukcja. Jutro, pojutrze, może nie wiem, za kilka dni, bo dzisiaj jest niedziela wieczór, wezmę się za to. Warto sobie oznaczyć przewody przy wyciąganiu takiego czegoś, bo tu nie ma płytki drukowanej do przełączników. Przełączniki mają bardzo nietypową konstrukcję.
chodzi o mocowanie w tej belce, trochę inaczej niż zdążyłem się przyzwyczaić. No i jeszcze mam problem z wyjęciem suwaka tego sieciowego, ale jakoś opracuję to. No tymczasem tak wygląda wycior, a jeszcze kilka razy muszę go przeciągnąć. To jest błyszczący styk wyczyszczony. Tak wygląda brudny. Niby nic, ale jednak czarne. Mam nadzieję, że uda mi się to złożyć. Jednego nie rozumiem. Gdy mieli dwa styki do dyspozycji, wykorzystali tylko jeden. No cóż, ja to przerobię. Zrobię sobie tak, że będzie i zero, i faza odłączane. Bo tak jest bezpieczniej. Podziwiam osoby, które to składały na linii produkcyjnej. Dobra. Jeszcze tylko pokrywka. Ten suwak tutaj razem z tą blaszką. I tak się okazuje, że tak naprawdę to nie musiałem tego tutaj zdejmować. Tych blaszek. Bo wystarczyło tą blaszkę tutaj, co tam leży, zdjąć. No i się udało, ale trzeba mieć niezłą zdolność manualną, taką małpią. Tutaj ta blaszka, wystarczyło ją przenieść, przesunąć i wszystkie wyszłyby suwaki. Dobra. To jest już umyte. I co? I potencjometr. Znaczy polutujemy przełączniki i potencjometr. Żaróweczka też świeci. Na razie mamy tylko 7 V, powinno być 8, ale to wystarczy do sprawdzenia. No i kondensatory po wysuszeniu 22 nano są sprawne. Te mają dziwne wartości, no ale one zazwyczaj, tak samo jak w tym kanale, będę musiał wyrzucić, one zmieniają, ten izolator zmienia właściwości fizyko-chemiczne i dlatego niestety tak to wygląda, że one z czasem psują swoją pojemność, ale to jest urok urządzeń starych. Mamy tutaj urok urządzenia z lat 70., a wszystko można rozebrać. Pomimo tego, że są te kable na wierzchu, przewody, bo tak naprawdę to nie są kable, tylko to są przewody. Kable kładzie się do ziemi, zapamiętajmy. To są przewody. I te przewody mimo wszystko są w ekranach. Bardzo ładnie. To myślę, że to jest srebrzanka albo coś takiego, albo też folia aluminiowa. Trudno mi powiedzieć, bo no nie jestem materiałoznawcą. Mam książkę materiałoznawstwo w elektrotechnice. Gdzie ona jest? No, bardzo przydatna lektura, powiem wam. Można się wiele rzeczy dowiedzieć, z czego konstruować, czym izolować. Także ta książka mi się przydaje, ale tutaj wracając do tego, wygląda wszystko na porządną rzecz. Może za wyjątkiem tych przewodów tu żółtych bez izolacji. No i tych kondensatorów nieszczęsnych tam. Ale zastosowałem solidne, nowoczesne. Czy to zmieni brzmienie? Moim zdaniem zupełnie nie, ponieważ jest to starość. I tak w sprawie smaru spowalniającego. W tym potencjometrze smar spowalniający jest tylko na tej powierzchni. W środku tam niestety nie ma żadnego smaru. To chodzi na sucho. Także smar spowalniający jest na tym mąśnieżnym kawałku metalu. Potencjometr balansu w najmniejszej pozycji ma 300 ohmów, a w największej 110 kilo. I na drugim kanale mamy to samo. 300 ohmów. I 110 kilo. Pamiętajmy o dokładności tych potencjometrów. One są wykonane w latach 70. Teper gotowa. Piękna. Prawda, że ładny potencjometr do rozbiórki?
Teraz widać, te powierzchnie są mocno zabrudzone i sam suwak jest brudny do wyczyszczenia. I nawet widać po powierzchni tutaj powinno być srebrzone. Widać nawet jak palcem przejechałem, że się rozjaśniło. Chwila pracy z pędzlem. I wszystko ładnie wyczyszczone. Nie ma już tych brzydkich osadów. No użyłem tego. Nie zawsze tego używam. Ale tu mamy dobrej jakości srebro. W związku z czym mogę tego argentum, czy jak to tam się zwie, używać. No oczywiście teraz trzeba to wypłukać. Bo no nie mogę zostawić tego związku w potencjometrze. No, wpłuczę to wodą, potem przemyję spirytusem, żeby usunąć wilgoć. No bo tak nawiasem mówiąc, te kondensatory zanurzyłem w spirytusie, żeby wróciły do swojej pojemności. No i tak, potencjometr wyczyszczony, przemyty, można złożyć. No i mamy, tak jak tutaj już pokazywałem wam, bo to jest ostatni, który rozebrałem. Mamy potem świetny, dobrze złożony potencjometr. Zaciskamy. Zaciskamy. Pewnie zauważyliście na potencjometrze głośności takie kondensatory, które mają wartość 220 nano, a w tej chwili 577 nano i 130 ohmów ESR. Także te kondensatory są do wywalenia. To są te same, które tam leżały. Te same 220 nano. Te są w podobnej kondycji. Bardzo nie lubię tych kondensatorów zalewanych jakąś tam żywicą. Reaguje i zmienia wartość pojemności. Tak patrzę na ten chaos i tak mi się wydaje, że ja to po prostu przelutuję. Mały rozgardiasz, przewody odlutowane. Będziemy je prowadzić grupami. No i po męczarni udało się pomontować te przewody. Tu jeszcze zepnę je. Teraz tylko zamocować, jak to było. Tak chyba było. No, tak był transformator. Podłączyć sobie na dwa przewody zasilanie. Podłączyłem ten przełącznik napięcia. Polutowałem sobie przewód do końcowych 230 V. Tutaj zastosowałem, przesunąłem trochę ten przewód i do tych pinów się podłączę już tym przewodem, który idzie bezpośrednio na transformator, już z pominięciem przełącznika napięć, którego i tak używać nie będę. I tak, mam transformator jeszcze odłączony, tylko do mostka prostowniczego jest załączony. Tu mam włączoną żaróweczkę. Ta się zapaliła, ta się nie zapaliła. 24 V. Tak patrzę na ten przewód i myślę, że mógłbym go wymienić, a to dlatego, że nie są tu pobierane wysokie prądy, a duży spadek napięcia może być na tym kawałku przewodu. No i tak, jak czegoś nie polutowałem źle, myślę, że wszystko jest dobrze polutowane, to wzmacniacz powinien mi się uruchomić. Okej, no to próba. Nic nie wybuchło. 33 V. Po załączeniu wzmacniacza, co się dzieje? Rośnie napięcie. Bo nie mamy obciążenia. I napięcie sobie tam spada. To jest na wyjściu, za kondensatorem. Także pukać nie powinno. Teoretycznie, chociaż i tak będzie pukać. A zrobienie tutaj systemu odłączania głośników i tak jest pozbawiony sensu,
bo kondensator się naładuje i w momencie włączenia głośników popłynie przez niego prąd i będzie pukać. Tak mają wszystkie wzmacniacze z niesymetrycznym zasilaniem i kondensatorem na wyjściu. Teraz mam włączone obciążenie i załączam. Myślałem, że będzie fajnie. A to oznacza szumy termiczne, jakiś problem z tranzystorem. I to w obu kanałach. To, co słyszycie, to jest na niebiesko. Tak więc trzeba poszukać. I tak w czasie pracy znalazłem jedną ciekawostkę. Ciekawe, czy dostrzeżecie to. Tutaj jest BC107. No ja nie mam tych oryginalnych tranzystorów, które nazywają się SC206. Nie widać. No ale BC107 na pewno szumi mocno, więc możemy go zmienić. SC206 muszę poszukać w katalogu, jak to wygląda, i wymienić na jakiś może nowoczesny tranzystor. Nie, 147 wystarcza, albo 149. Tam jest 107, więc 147 może być. Wymontowałem sobie, który to jest, 205, SC206. Ma on HFS wzmocnienie 51 i jak widzicie jest to tranzystor krzemowy. I chwila prawdy dla tego BC107. Jak widzicie 215 HFE, to jest stanowczo za dużo. Muszę poszukać tranzystor z grupy A i go tam wlutować. O ile dla 100 Hz i 10 Hz ten sygnał jest w miarę równy, to cuda zaczynają się później. W miarę równo, nie? No i tu mamy schody. Prawy kanał chyba prawy jest cichszy. Zaczyna się to dla 1 kHz. To jest 10 kHz cichych prawy kanał. No i 100 kHz. Widzicie? 100 kHz. Wzmacniacz przenosi 2-4 V. 4,4 spadek o połowę tylko. Muszę znaleźć przyczynę, dlaczego mi ten wzmacniacz nie pracuje prawidłowo z częstotliwościami powyżej 1 kHz. O, widzicie? To jest teraz równo. Mamy różnicę między jednym a drugim kanałem. Trzeba sprawdzić te tranzystory na wejściu. Powiem wam coś na temat tych zniekształceń. Dlaczego to tam tak kosiło po 1 kHz. No, jest dosyć późno już. Właśnie wróciłem z tej piwnicy, z pracowni. Więc zobaczcie, że znowu filmuję ekran komputera. Ale oryginalnie tu był założony kondensator 10... Nie, tutaj był 20, a w tym kanale, który miałem to obcinanie, był 10 mikrofaradów. No, praktycznie rzecz biorąc, nie powinno mieć to zbyt dużego wpływu, ale zmienia się nam sprzężenie zwrotne tutaj i po prostu, no, aż mi się wierzyć nie chciało, że to tak wycinało wyższe częstotliwości powyżej tam 1 kHz. Ta różnica robiła się, no, na poziomie 3 albo 4 dB, także to powinno być słyszalne. Być może dlatego ktoś próbował już naprawiać ten wzmacniacz kiedyś i wsadził ten BC z tym dużym wzmocnieniem. Po prostu oryginalnie był tutaj 10 mikro, tu był 20 mikro. Teraz to zamieniłem, zrobiłem te kondensatory. W jednym kanale nie mogę prądu stabilizować, strasznie mi skacze. Tutaj widzę w tym miejscu zimne lutowanie. I obok jest to samo. Ta podkładka to jest połączenie kolektora z płytką drukowaną. Uwierzylibyście, że to jest przyczyna pływania prądu spodunkowego i szumów?
No i proszę, jaki spokój. No to jest, dopływanie to jest brak ekranowania, bo jak zbliżam rękę, to widać, że się już zbudza. Co, ustawmy sobie tę dwójkę dokładnie. Na końcu tej skali jest 3 mA. Musimy sobie ustawić dwójeczkę. Chwilę poczekać, żeby nam się to ustabilizowało termicznie. No i będzie dobrze. Wszystkie nastawy i regulacje zakończone. Jak widzicie, ostały się te kondensatory. Ten tutaj się ostał, ten się ostał. Ten jest zwijany. Rezystory są ok. Największym problemem w tym wzmacniaczu dla mnie było znalezienie i wyczyszczenie punktu, którym, z powodu którego tranzystory miały takie udary prądowe. Teraz wszystko jest ok. No nie spodziewałem się, że taka podkładka może być przyczyną szumów. Usunąłem te elementy, bo do renowacji tej okleiny będzie to konieczne. Myślę, że to sobie też umyjemy. Muszę zobaczyć, jakie to jest żółte. Myślę, że woda z mydłem powinna w końcu rozpuścić coś takiego. Tutaj mamy klej. Oczywiście to będzie potem przyklejone. Najważniejsze w tej chwili jest to, żeby to ładnie przechować, żeby nie podzierać. A to po prostu delikatnie przeszlifujemy i polakierujemy pod nowe. Tylko te rysy będą problemem i te ubytki tutaj. No i ten brzydki kolor tutaj też będzie problemem. Mamy powierzchnię przeszlifowaną za pomocą takiego narzędzia. Zostawiamy ten pyłek tutaj. Oklejamy sobie krawędzie. W miejscu ubytków ważne jest, żeby taśma była dobrze przyklejona. Wylewamy kapon do gruntowania i szpachlą rozcieramy ten pyłek. Tymi nierównościami nie ma się co przejmować. W końcu podjęła szlifierka, żeby to przeszlifować. To jest tylko grunt. Także ładnie zagruntowane jest. Troszeczkę pozbyliśmy się tego koloru tutaj. No, gdybym mocniej szlifował, to bym wtedy przetarł się przez warstwę, o którą mi chodzi, czyli forniru. A tak z tyłu sobie, nie, to jest front, z frontu będzie, nie, to jest tył. Z tyłu będzie sobie tam zakryte. Jeszcze raz to przeszlifuję. Czy widzicie, tego proszku jest dosyć dużo, także można wykorzystać. Ale robiłem pokazówkę, więc... Takim lakierem zagruntowałem. Wszelkie rodzaju nierówności tak przeszlifuję jeszcze szlifierką oscylacyjną z papierem 200 może i to wszystko pokryję matowym lakierem z rozpylacza. Tutaj na narożnikach trochę się ta politura czy fornir podchodził, w związku z czym trzeba ładnie ponaprawiać to wszystko, wpychając lakier, który dobrze klei. Ładna matowa powierzchnia i ubytki też naprawione. Te wkręty się do niczego nie nadają. Muszę znaleźć inne, które będę mógł tu przykręcić. No i głośniczki grają, wzmacniacz gra. Niestety ten głośnik mi spadł, się uszkodził, ale to jest tylko do sprawdzenia, czy w ogóle coś gra. Tamten głośnik mi się uszkodził. Spadł mi. I niestety odleciał mu magnes, odkleił się i cewka się lekko tam naruszyła. Ale do tego testowania, czy coś gra, czy nie gra, to mi tu wystarczy. Chyba kupię jakieś kolumny JVC,
za 25 zł powieszę na ścianie, żeby mi to tutaj do testowania wystarczało. Prawdziwy vintage, odnowiony. Trzymajcie się. Oj, długo ten kondensator 4700 mikrofaradów trzyma. Długo.